Antifa to lewicowy ruch walczący ze skrajnie prawicowymi organizacjami, które uważa za faszystowskie lub nacjonalistyczne. Po ostatnich wydarzeniach w USA, prezydent Donald Trump uznał organizację za przemocową. Zapowiedział wpisanie Antify na listę organizacji terrorystycznych. To nie pierwsza tego typu deklaracja administracji Stanów Zjednoczonych wymierzona w lewicowców. Antifa stała się solą wokół administracji USA po wydarzeniach, które rozegrały się w Minneapolis. Przypomnijmy, że z rąk policjanta poniósł tam śmierć Afroamerykanin. Przez kraj przetoczyła się fala protestów i demonstracji. Niektóre przybrały bardzo brutalny przebieg, a manifestujący zaczęli niszczyć witryny sklepów oraz grabić sprzęt z marketów. Antifa to organizacja podzielona wewnętrznie na dwa nurty. Pierwszy z nim wyznaje antyfaszystowski liberalizm. Działania tej frakcji skupione są na protestach politycznych i pokojowych manifestacjach. Druga grupa to bojówkarze. Uznają oni działania dyplomatyczne za nieskuteczne i preferują rozwiązania siłowe. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zamieścił na swoim Twitterze wpis, w którym informuje, że Stany Zjednoczone Ameryki wyznaczą Antifa jako organizację terrorystyczną. Antifa odpowiedzialna za manifestację? Donald Trump nie sprecyzował szczegółów dotyczących swojej decyzji. W poprzednich wpisach jednak sugerował, że radykalnie lewicowi aktywiści, jak określił manifestujących, odpowiadają za eskalację konfliktu. W wielu miastach USA trwają bowiem demonstracje przeciwko polityce rasizmu. Według relacji zamieszczanych w mediach społecznościowych policja używa wobec manifestantów gazu pieprzowego oraz gumowej amunicji. O uczestnictwie zewnętrznych grup w zamieszkach mówił w sobotę gubernator stanu Minnesota, Tim Walz. Jak podaje Onet, lokalne media w Minneapolis donosiły o obecności prawicowych ekstremistów z grupy 3%owców. Portal Bellingcat ponadto wskazywał na mobilizację w sieci skrajnie prawicowych członków ruchu Bogalo. Celem tej ostatniej grupy jest rozpętanie wojny domowej. Grupa Antifa działa także w Polsce. Nie są znane szczegóły ich struktur na Wisłą. Najprawdopodobniej organizacja nie utryzmuje w naszym kraju bardziej rozwiniętej siatki organizacyjnej, a jest to po prostu zbiór osób deklarujących się jako antyfaszyści. Polska Antifa włącza się m.in. w organizację antynacjonalistycznych kontrmanifestacji wobec Marszu Niepodległości. Dwa. Trzeba zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy Donald Trump chce zdelegalizować lewicową organizację. O wpisaniu Antify na listę organizacji terrorystycznych mówił w lipcu 2019 roku. Źródło: Onet.